Summoner 2 to jedna z najlepszych gier RPG, jakie przyszło mi ukończyć. Jednocześnie znam przykry powód, przez który pozostała ona raczej nieznana i teraz skromny ja was o niej informuję. Zobaczcie, owa gra leżała sobie na tej półeczce od lat i nigdy nie miałem większej ochoty jej dotykać. Czemu, spytacie? Przez grę znajdującą się zaraz obok, czyli pierwszego Summonera. Jeśli śledzicie mnie od początku, pamiętacie zapewne moją jego recenzję. Ta, sięga ona tych czasów, gdy mój monotonny głos usypiał nawet dzieci z ADHD. Goddammit, że też tak długo nie dostrzegałem tego problemu mojej narracji. Nieważne. Chodzi mi o to, że pierwszy Summoner jest grą arcyciekawą. Ma masę ciekawych postaci, questów, niezwykły świat z interesującą mitologią, świetną ścieżkę dźwiękową. Ale jest to gra ledwie grywalna, przynajmniej na konsoli Sony. Nie dość, że widać, iż tworzona była z myślą o pierwszym PlayStation, gdyż jest tak cholernie brzydka, to ponadto marne 25 klatek na sekundę wyciska tylko, gdy patrzymy prosto w niebo. A i sam system walki jest bardzo... nijaki. Mimo wielu zalet, pierwszy Summoner jest straszliwie ślamazarny w kwestii gameplayu. To w obawie przed powtórką z rozrywki nie chciałem grać w jego sequel. Zapewne nie byłem jedyny, ale teraz w pełni poważnie powtórzę. Summoner 2 to jeden z najlepszych RPGów, jakiego grałem. Where is the sea? Where are the mountains? They were never created. The world is unfinished. Drugi Summoner jest świetny pod każdym możliwym aspektem, ale w celu utrzymania ładu i składu będę wymieniał po kolei. Na początek zaskoczyła mnie fabuła, mianowicie akcja toczy się w tym samym uniwersum, co w jej poprzedniku. Nawet niektóre znane postaci przewijają się i w tej części, ale jednocześnie Królestwo Halasaru znajduje się praktycznie po drugiej stronie globu od poznanego już wcześniej Księstwa Medivy. Co sprawia, że nie tylko nie musimy znać wydarzeń z jedynki, ale i gra ta różni się całkiem sporo architekturą czy kulturą. Wcielamy się w Maję, cesarzową Halasaru, wybrańczynię bogów, dziecko przepowiedni, córę przeznaczenia i tak dalej. Wiele RPGów ma identyczny szkic fabularny, tylko że te wszystkie inne gry skupiają się na realizacji przepowiedni oraz walce o tron czy inną magiczną czekoladę. Tutaj zaczynamy będąc od razu u szczytu władzy. Każdy wie, że Maja jest naznaczoną i nie ma co jej podskakiwać. To jest takie świeże, inne. Ciekawe! Gra nawet daje nam poczuć się jak prawdziwy monarcha! Zawsze, gdy wrócimy do swego pałacu, możemy podyskutować z ministrami o potrzebach naszego państwa i w razie potrzeb pomóc w ich finansowaniu, co naturalnie niesie za sobą ogromne benefity i dla nas. Ale najlepsza jest możliwość przyjmowania petentów i rozpatrywania ich wniosków. Siedzimy na tronie, patrzymy z góry na obce poselstwa czy innych pachołów i wydajemy decyzje, które z czasem zaowocują czymś przydatnym albo ugryzą nas w tyłek. Wielka i łaskawie mi panująca, pani Piwonio, przybywam do pani z daleka, by prosić o pomoc. Waćham, śmieję ukłonić się przed tą majestatyczną facjatą! Straż! Do lochu z nim! Na tortury! Do was nauczy, wy niedoedukowane prostaki! Kto tu nosi znamię wybrańca nad dupą? Jedyne ale, jakie mam z okazji tego, że wcielamy się w królową, sprowadza się do tego... Dlaczego nie roześlemy naszych sługusów, by walczyli wszędzie za nas i nie załatwili nam wszystkiego do dopełnienia przepowiedni? Znaczy się, bywa, iż wyślemy gdzieś wojsko, którym następnie pokierujemy. W końcu graniczy z nami wrogo nastawione państwo, którego władca twierdzi, że nie jesteśmy tym, za kogo się podajemy. Ale, no, wiecie... Muszę się do czegoś przyczepić, by nie było zbyt pozytywnie. I tak, główny wątek będący jednocześnie głównym zadaniem, które mamy od samego początku naszej przygody, to doprowadź swą przepowiednię do końca. Ale nikt nie wie, co trzeba zrobić, ani gdzie. Gra zaczyna się od chwili, w której wraz z naszym oddziałem gwardii podążamy za bandą piratów, którzy wykradli księgę traktującą o tej całej przepowiedni. A dalej dochodzą wątki polityczne. Bardzo podoba mi się to, jak strona po stronie odkrywamy, co czynić dalej. I czasem nawet wbrew naszym doradcom udamy się za czymś, co może okazać się kolejnym krokiem w dopełnieniu woli bogów. Jakby tego było mało, zgodnie z prawem, jakim rządzą się gry RPG, otrzymamy zadania dodatkowe. Masę zadań dodatkowych. I teraz, ja je uwielbiam!
Każde jedno. Starzy wyjadacze gatunku również je pokochają, ale młodsi z was, osoby, które nie miały do czynienia z tym gatunkiem w latach jego świetności, będą skonsternowani i możliwe, że wyrzucą omawianą grę przez okno. Mianowicie, Summoner 2, tak jak jego poprzednik zresztą, nie traktuje nas w odróżnieniu od dzisiejszych RPGów, takich jak Skyrim, Fallout 4 czy Dragon Age, jak osobę upośledzoną intelektualnie. Żaden quest w całym Summonerze nie będzie polegał na idź i zabij X, albo idź tam i przynieś Y. Ponadto nie dostaniemy tych wszystkich zadań od tak sobie, tylko dlatego, że jesteśmy graczem. Pojawią się one w naszym dzienniku jako efekt danego dialogu, wyboru czy zdarzenia, którego byliśmy świadkiem. Większość zadań ma bardziej lub mniej dokładny opis, co, gdzie powinniśmy zrobić, ale jak? To już kwestia naszego logicznego myślenia lub tego, co zaobserwujemy na miejscu. Niektóre zadania nawet nie mają takich podpowiedzi. Jedno z nich dostaniemy na początku gry i minie około 10 godzin, zanim je skończymy. Brzmi ono: uzyskaj 4 klucze do ukrytej komnaty ze skarbem na wyspie Teomura. Skąd je uzyskać? Kto wie. Ale jednocześnie z tym zadaniem otrzymujemy pewien przedmiot, a obok jest tabliczka upamiętniająca dawne księżniczki zamieszkujące tą wyspę. Nasza towarzyszka wspomina, że tradycją tego ludu było zrzucać córki władców ze skarpy nieopodal. Teraz obejrzymy sobie nasz zdobyty przedmiot. Okazuje się, że należał do jednej z nich. Zrzucamy go ze skarpy, co przywołuje ducha jej właścicielki, która wskazuje miejsce ukrycia jednego z kluczy. Rozumiecie to? Ta gra wymaga od nas myślenia, składania faktów, czytania opisów przedmiotów, sprawnej dedukcji. Ta gra traktuje nas jako osobę myślącą! Wierzycie w to? W tej grze nie ma nawet żadnych gównianych strzałek, które pokazują nam co, gdzie iść, z kim porozmawiać i co robić. Ta gra wymaga od nas używania tego czegoś, co mamy pomiędzy uszami. To jest takie kurwa odświeżające po tych wszystkich RPG-ach ostatniej dekady, które biorą mnie za jakiegoś niepełnosprytnego. Właśnie temu Skyrim nigdy nie zasiądzie na mojej liście top najlepszych RPG-ów. To jest gry takie jak on, to takie puste skorupki, które jedynie udają grę tego gatunku, ale tak naprawdę brak im częściowo serca czy treści. I nie, takie gry nie są przez to od razu złe. Po prostu nie są to prawdziwe RPG-i. The desire to find him became my obsession. If he did not serve Uwe, then who was his master? Długo mógłbym opowiadać, jak ciekawe są to zadania, jak sprytnie są skonstruowane, jak fajne jest to, że przeważnie nie da się ich wykonać od razu, ale podążając za wątkiem głównym, pamiętając o nich. Najczęściej wystarczy wówczas zejść ze ścieżki, pokombinować gdzieś i jazda. Sam ten świat jest taki egzotyczny, kreatywny, że bez cienia przesady brak mi słów, którymi mógłbym go opisać. Jego mitologia, lokacje, takie jak miasto rasy żyjącej pod wodą, którego część jest wynurzona w celach kultywowania handlu z innymi nacjami, albo całkowicie obcy świat, do którego trafimy podczas swych przygód. Jego mieszkańcy zmuszeni są przez ich boga do noszenia masek, w ten sposób łączą się w klany. Każdy ma swój rodzaj maski i jest różnie nastawiony do przedstawicieli innych klanów. Zakładając przeróżne maski, a następnie rozmawiając z każdym jednym NPC, otrzymamy inną odpowiedź, a czasem questa czy przydatny przedmiot. To w połączeniu z ich charakterystycznym głosem, czy ogólnym wyglądem tej lokacji, jest takie wręcz... brak mi słów. Dziwne? Tajemnicze? Zdecydowanie kreatywne. Why are you helping me? Because we are the Paduelian. We conspire against our god and plot his demise. We are children of paradox. Świat drugiego Summonera nie jest wybitnie duży, ale to i dobrze, gdyż każda lokacja ma znaczenie, jest wypełniona kontentem. W tej grze nie ma nawet jednej piwnicy, która nie miałaby znaczenia. Zdecydowanie wolę takie podejście od ogromnego, ale pustego świata, który można godzinami eksplorować, ale w sumie nic ponadto, bo gdy wejdziemy do kolejnego budynku i przeszukamy go od dołu do góry, to jedyną nagrodą za to będzie kilka sztuk waluty? She must answer for her crimes. With faith and valor, your grace. System walki jest jednak czymś, co wolę przeważnie w nowszych albo starszych grach tego gatunku. Summoner 2 jakby nie mógł się zdecydować, czy chce pójść w stronę akcji, mamy w nim proste kombosy oraz masę ruchów specjalnych, jak i magię używaną w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony, by zmienić trzymany przedmiot lub magię oraz wybrać jej cel, musimy włączyć pauzę, co strasznie spowalnia tempo rozgrywki.
Ponadto, podobnie jak w starszych Baldurach, możemy skosić własną drużynę źle użytą magią. Nie jest to dla mnie wada, ale ponownie, spowalnia to akcję, gdy musimy następnie wskrzeszać i od nowa buffować nasz team. Co do progresji postaci, jest dokładnie tak jak lubię, czyli mamy wolną rękę i możemy dowolnie budować każdą grywalną postać. Oczywiście różnią się one nieco skillami, na przykład zabójczyni nie nauczy się magii, a Jago nie ma żadnych umiejętności do walki wręcz ani zwiększenia wytrzymałości. Oprawa audiowizualna stoi na wysokim poziomie i niestety lub stety różni się znacznie w zależności od platformy, na której postanowiliśmy pograć. Żeby było wszystko jasne, testowałem jedynie początek wersji GameCube'owej na ściągniętym ROMie. Najczęściej nawet się w to nie bawię, ale zainteresowała mnie zwłaszcza jedna zmiana względem oryginału na PlayStation 2. Obie mają świetną, niesamowicie klimatyczną ścieżkę dźwiękową, ale ta na PlayStation 2 ma jakby głębszy bas? Może tak mi się tylko wydawało, bo w sumie GameCube'ową testowałem w retrokąciku na nieco innych głośnikach. Jednak jestem przyzwyczajony do tego, że w tamtych czasach multiplaty w wersji na tą konsolę miały przeważnie znacznie niższej jakości audio. Nawet w porównaniu do Dreamcasta, więc szczerze wątpię, bym się mylił. Ponadto w wersji na konsolę Nintendo brak części filmików FMV, co nie jest jednak wadą, gdyż zamiast nich są reżyserowane scenki, które równie dobrze informują nas o rozwoju wydarzeń. Głosy postaci są świetnie zagrane i mimo iż czasem się powtarzają, podczas samej gry bym nawet tego nie zauważył, gdyby nie to, że później przeglądałem gameplaye. Większa różnica jest w kwestii wizualiów. Obie wersje prezentują się cudownie, zwłaszcza jak na dość wczesne i ambitne gry ówczesnej generacji. Na pierwszy rzut oka pojawia się pewna ciekawa różnica. Królowa Maja jest znacznie bardziej seksowna na kwadratowym sprzęcie. Nie żeby to było ważne, ale ma przyjemniejszą twarz i zgrabniejszy tyłeczek. Natomiast podczas gdy wersja na konsolę Sony spada poniżej 50 klatek na sekundę, co stanowi maksymalną wartość wersji PAL, jedynie podczas największych walk pod koniec gry, to ta GameCube'owa zamula chwilami nawet w pierwszej lokacji. Niezbyt to przeszkadza, ale daje do zrozumienia, że to jest typowy port z konsoli Sony tamtego okresu. W zamian dostajemy lekki antyaliasing. Podsumowując, Summoner 2 jest obowiązkową grą dla każdego fana klasycznych gier RPG. Gra bezlitośnie wciąga tak, że po raz pierwszy od niepamiętnych czasów wykonałem każde jedno zadanie poboczne i wciąż było mi szkoda, gdy zobaczyłem po około 25 godzinach epilog. Summoner 2 nie jest długi, ale jak już wspomniałem, wielkość i długość rekompensuje jakością. Ja zawsze będę powtarzał, że mniejszy, ale ciekawszy i lepiej zagospodarowany świat będzie lepszy od wielkiego, w którym by cokolwiek znaleźć, trzeba eksplorować i eksplorować i eksplorować i eksplorować. Naturalnie, Summoner 2 mogłoby być jeszcze lepszy, gdyby walka była nieco bardziej angażująca. Oraz przede wszystkim końcówka gry wydaje się być skończona dość pośpiesznie, gdyż przez pewien czas jedynie walczymy i walczymy i walczymy, co robi się nieco męczące. Przez to właśnie, mimo iż nazwałem Summonera 2 jedną z najlepszych gier RPG, to znajduje się raczej u dołu tej listy. Chętni do ogrania powinni mieć to na uwadze. Mimo wszystko, polecam. I am the queen of Halasar and the goddess Lahara reborn.